Grupa Tubondzin zaprosiła zainteresowanych do swojej fabryki w Sieradzu na rodzinny ekospacer. Wydarzenie Tubondzin blisko natury spotkało się z tak ogromnym zainteresowaniem, że już po kilku godzinach zapisów zabrakło miejsc na tę niezwykłą wycieczkę. Nic dziwnego, bo przecież można było zwiedzić jedną z najnowocześniejszych fabryk płytek ceramicznych w Europie, zobaczyć jak powstają płytki ceramiczne, poznać innowacyjne rozwiązania proekologiczne stosowane w zakładzie przy ulicy Dworskiej 28 w Sieradzu. Bardzo się cieszymy. Mamy doświadczenia wizyt dziennikarskich, architektów, projektantów nie tylko z Polski, ale z całej Europy i te wizyty są bardzo częste. Cieszymy się, że po raz pierwszy możemy gościć najbliższych sąsiadów, mieszkańców Sieradza, ludzi, którzy mieszkają wokół fabryki, dla których ta fabryka jest zapewne fascynująca, budzi ciekawość, co tu w środku się dzieje, jak te płytki się produkuje. I dzisiaj pierwszy raz pokażemy im, będą mogli przekonać się na własne oczy. Myślę, że to dla dzieci. Dzieci mogą się bardzo dużo dowiedzieć. No i bardzo ciekawe jest taka produkcja płytek. Mogą się dowiedzieć od podstaw, jak to wszystko powstaje. No i myślę, że na pewno im to zapadnie w pamięć. Jest tak fajnie. Te silosy to są takie duże i ogromne. A będziesz teraz wiedział, jak się robi płytki? Tak. No i jak się robi? No, że najpierw się sypie taki proszek i później się wałcuje i później to się tak równa. Ja pracowałem kiedyś w tej firmie i z przyjemnością chciałem odwiedzić właśnie nowy zakład, no bo kiedyś wiem mniej więcej jak to wyglądało i chciałem zobaczyć jak to jest aktualnie, więc korzystam z takiej wycieczki dlatego, że jest taka możliwość fajnie, że mogę skorzystać, przyjść, zobaczyć. Wiem, że technologicznie tutaj prezes idzie do przodu i dlatego tu jestem, a dziecko zabrałem, bo chciałem też przekazać, że mamy w Sieradzu bardzo ładne fabryki na skalę światową, europejską, no i tyle. A jakie jest to porównanie, bo pan pewnie w Tubondzinie pracował? Pracowałem w Tubondzinie, w Ozorkowie. Przede wszystkim więcej przestrzeni. Jest to inaczej już zaplanowane. Fabryka w Tubondzinie rozwijała się, natomiast rozrastała. Natomiast tu już jest wszystko zaprojektowane od początku do takiego stanu, jaki teraz mamy. Zaproponowaliśmy taką wycieczkę po fabryce, po każdym etapie technologicznym, aby mieszkańcy mogli się na własne oczy przekonać, jak produkowana jest płytka, jakie to są poszczególne etapy i dokładnie wyjaśnić im, na czym polega to, że jesteśmy firmą eko, na czym polega to, że oszczędzamy energię, gaz i jesteśmy tak naprawdę firmą bardzo przyjazną dla środowiska i dla zdrowia ludzkiego. Wiemy już na pewno, że będziemy te wydarzenia cyklicznie powtarzać i zapraszać mieszkańców, pokazywać im fabrykę, pokazywać jak produkowana jest płytka ceramiczna. Jak ekologicznie, bezpiecznie i absolutnie eko i bezpiecznie dla ich otoczenia.